Będąc nastolatkiem, towarzyszyła mi otyłość. Pewnie znaczna część z was to wie, bo już nieraz opowiadałem swoją własną historię. Gdy wchodziłem w wiek dojrzewania, w wieku 17 lat, postanowiłem, że rzucę wszystko na jedną kartę i po prostu schudnę. Chciałem zacząć poniekąd życie od nowa. O, cóż za odważne sformułowanie. W wieku 17 lat, no, można powiedzieć, że nie ma tutaj jakichś ostatecznych wytycznych, kiedy możemy postawić wszystko na jedną kartę i powiedzieć, dobra, zaczynam wszystko od nowa. Równie dobrze można mieć, nie wiem, 50 lat i zacząć wszystko od nowa, więc whatever. No, powracając. Gdy schudłem i zaczęły się pojawiać problemy z moim zdrowiem, głównie z sercem, ale też z emocjami, i przeszedłem całą skomplikowaną procedurę wszczepienia stymulatora i powrotu do siebie, zauważyłem, że pomimo tego, że schudłem, to mój obraz siebie się praktycznie nie zmienił. Co ja mam tutaj na myśli? Gdy byłem otyły, oprócz tego, że miałem całą masę kompleksów na tym punkcie, często słyszałem słowa krytyki, osoby, które są otyłe, pewnie doskonale o tym wiedzą, bo ludzie nie szczędzą negatywnych komentarzy i one bardzo mocno wdrukowały się do mojej głowy i nabawiłem się bardzo dużego kompleksu na punkcie swojego własnego wyglądu. Bycie otyłym nie tylko wpływa na twoją samoocenę, ale też na samopoczucie. I tutaj też ma to związek z tym, jak ty się czujesz sam ze sobą, jak traktujesz samego siebie, jak zaczynasz mówić sam do siebie, co ci wolno, a czego ci nie wolno w interakcjach społecznych wśród innych ludzi. Na przykład osobom otyłym ciężej jest wyjść na parkiet, tak? Zacząć tańczyć czy być w centrum uwagi innych ludzi, bo poczucie wstydu jest na naprawdę bardzo wysokim poziomie. To samo tyczy się jakichś publicznych wystąpień czy takich sytuacji, kiedy ktoś na nas zwraca uwagę. To też ma związek z tym, jak wchodzimy w interakcję z płcią przeciwną, jeżeli jesteś mężczyzną otyłym, jeżeli jesteś kobietą, która jest otyła, to twoje poczucie atrakcyjności w oczach potencjalnego partnera no może troszeczkę być niskie. I tu nie tylko chodzi o twoje poczucie wartości, to jak ty się czujesz sam ze sobą, ale też inni ludzie ciebie oceniają. No nie ma co oszukiwać, ludzie po prostu oceniają i czasem dość hardkorowo. Oczywiście są tutaj wyjątki, nie wszyscy tak samo oceniają. No i też będąc otyłym, można znaleźć partnera, tak? Więc to nie jest powiedziane, że jak ktoś jest otyły, zaraz jest skazany na życie w samotności, bo to też nie jest prawda. Osoby, które mają troszeczkę więcej ciała, są zwykle wrażliwsze, bardziej empatyczne i przez to też mają fajne relacje z ludźmi, tak? Przynajmniej po części, bo o ile w tych interakcjach społecznych mogą się mocno wstydzić, to jeżeli chodzi o takie intymne i bliskie relacje, no mają tutaj dużo ciepła i dużo takiej swobody w komunikacji emocji, także jeżeli poznacie kogoś takiego, no to porozmawiacie z taką osobą. Jeżeli uda wam się do niej tak bardzo blisko podejść i otworzy się przed wami, to będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda. Ja wiem z doświadczenia. I potem jak schudłem, czyli przeszedłem przez całą tą procedurę, to zmieniło się moje ciało, zmieniała się moja sylwetka. Ja pamiętam przez długi odcinek czasu dochodziłem do siebie, bo ważyłem bardzo dużo, około 90 kg i nagle zacząłem ważyć 50 kg, no to tak o połowę wagi ciała schudłem. No to był bardzo duży szok dla mnie, się przez długi okres czasu uczyłem siebie, jak ja mam się poruszać, jak ja mam się ze sobą czuć, w ogóle co mi wolno, czego mi nie wolno, tak? Zacząłem też uprawiać sport, nabrałem przez to troszeczkę większej pewności siebie, ale gdzieś ta wewnętrzna krytyka, czy taka niechęć do niedoskonałości w swoim własnym ciele, czy taki lęk, że ja przytyję, że znowu będę otyły, że inni ludzie mnie ocenią, że mnie odrzucą, że wrócę do mojej poprzedniej wagi, a ja bardzo mocno tego nie chciałem, bo ja chciałem udowodnić samemu sobie i całemu światu, że ja mogę schudnąć i zmienić siebie.
z takim wtedy nastawieniem żyłem. I towarzyszył mi wtedy taki niepokój. Nawet jeżeli schudłem i wyglądałem dużo lepiej, to i tak w pełni nie akceptowałem swojego własnego ciała. I zrozumiałem już wtedy, że żyjemy troszeczkę przerośniętymi ideałami piękna. Nasze wyobrażenie piękna, wyobrażenie ideału jest przesadzone, jest nad wyraz wyolbrzymione. Nam się wydaje, że my musimy być idealni, doskonali we wszystkich możliwych aspektach naszego życia. To też nie tylko tyczy się naszego ciała, ale to tyczy się pracy, jaką wykonujemy, naszych zachowań, naszych reakcji, naszych emocji, naszych różnych predyspozycji. Ma też związek bardzo mocno z naszymi kulturowymi cieniami, tym, na co nie chcemy zwracać uwagę, ale też z silnym ciśnięciem do tego, żeby odnieść w życiu sukces. No i ja tutaj nie neguję tego, że warto odnieść w życiu sukces, no bo sukces jest spoko, nie? To też zależy od tego, jak definiujemy ten sukces, bo dla jednej osoby sukcesem może być jakaś jedna rzecz, dla kogoś sukcesem może być inna rzecz, więc to jest bardzo kwestia umowna. Ale sądzę, że ta presja do tego, żeby być lepszym, jest, tak, w naszym społeczeństwie. To też możemy ją regulować, bo ktoś może czuć większą presję, mniejszą presję. Ktoś wcale nie musi definiować tego presją, tylko naturalnym drive'em, by być lepszym, taką wewnętrzną ambicją. Bo w zasadzie, jak się tak zastanowimy, co tu robić z tym życiem, no to przecież tak zawsze w jakimś kierunku idziemy, więc dlaczego by nie stawać się lepszym człowiekiem z każdym dniem, chociażby w najmniejszym możliwym stopniu. No ale tak, powracając. Gdy uświadomiłem sobie, że ten ideał, tak, ten wzorzec piękna doskonałości jest za duży dla mnie, to zacząłem pracować nad tym, żeby go co nieco zmniejszyć. I u mnie to akurat wydarzyło się w takich okolicznościach, że ja miałem pierwszego w życiu tripa na LSD. O tym też zresztą opowiadałem. I to ten trip uświadomił mi to, jak duże oczekiwania mam względem siebie. Jak dużo mam perfekcjonizmu, poczucia winy, wstydu, takiej niechęci wobec niedoskonałości w sobie. No i zacząłem nad tym pracować. Dosyć intensywnie. Co wbrew pozorom na początku przyczyniło się do tego, że jeszcze mocniej siebie cisnąłem, ale z biegiem czasu nauczyłem się rozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Tutaj przede wszystkim znaczną transformację przeżyłem, gdy przeprowadziłem się do Krakowa. Przez pewien odcinek czasu towarzyszył mi niepokój, będąc tutaj w Krakowie. Musiałem dużo rzeczy ogarnąć, dużo rzeczy się nauczyć, usamodzielnić się i zderzyć z bardzo dużą ścianą uczuć i emocji, których wcześniej nie doświadczyłem. Nie powiem, że nie byłem ich świadomy, czy gdzieś się spychałem, tylko nigdy wcześniej tak intensywnie nie doświadczyłem. I niedawno przyszedł do mnie taki insight. Co jeżeli podzieliłbym się przed kamerą swoimi własnymi odczuciami, doświadczeniami, wnioskami na temat akceptacji swojego własnego ciała. Ja tutaj nie mówię tylko o akceptacji siebie czy akceptacji życia jako całości, bo to są bardzo potężne koncepcje, w pewnym sensie nawet dość abstrakcyjne, co to znaczy akceptować coś, nie? Osoby, które znają temat niedualności, zapewne bardzo dużo by tutaj wypunktowali rzeczy, które są bez sensu, bo przecież nie ma ciebie, który miałby siebie zaakceptować, więc czym jest akceptacja? Tak naprawdę jej nie ma. No ale na co dzień żyjemy jako ludzie i w jakiś sposób komunikować się musimy. A mimo wszystko zauważyłem, że nawet osoby, które bardzo mocno interesują się tematami niedualności, w dalszym stopniu mają problemy z akceptacją swojego własnego ciała i sferą emocji, sferą uczuć. To też jest kwestia tego, że medytacja czy uważność potrafią wprowadzić nas w stan dysocjacji i troszeczkę faktycznie usunąć kwestię odczuwania ciała, czy odsunąć kwestię emocji. I to prędzej czy później wychodzi na powierzchnię. Dlatego pomyślałem, że nagram to wideo i podzielę się z wami właśnie swoimi wnioskami, żebyście mogli
sobie ten temat przetrawić, przemyśleć, zintegrować niektóre części siebie i czuć lepiej swoje własne ciało. To jest w ogóle głęboki temat. Włączyłem tą kamerę i w pokoju zaczęła latać mucha. I tak zacząłem zastanawiać się, może wszechświat chce mi coś powiedzieć, może wszechświat nie chce mi pozwolić, żebym nagrał to wideo, ale mucha gdzieś usiadła, więc jest spokój. Poza tym niedawno wyskoczył mi tutaj pryszcz i tak wyglądam jak jednorożec, nie? Michał się śmiał ze mnie, mówi, że to trzecie oko mi się tak otwiera, a ja tak myślałem, nagrywać to wideo czy nie, ale potem sobie tak myślę, przecież i tak mówię o akceptacji swojego własnego ciała, więc to jest idealny moment, żeby właśnie nagrać to wideo. Z własnych wniosków i z własnych doświadczeń zaobserwowałem jedną ważną rzecz odnośnie naszego ciała. To jest to, że nie jesteśmy uczeni traktować naszego ciała w porządku. Nie jesteśmy fair wobec sami siebie. Od samych narodzin jesteśmy bombardowani całą masą nakazów, zakazów. Jesteśmy tylko i wyłącznie ograniczani, kontrolowani i warunkowani przez dom, rodzinę, szkołę, a nie uczy nas się samomiłości. Więc to jest kwestia, którą musimy nauczyć się sami dla siebie. I o ile ktoś później nie pójdzie na terapię albo nie pozna jakiejś osoby, która nauczy ją samą kochać, na przykład w związku, tak, można trafić na osobę, która po prostu ci uświadomi, że możesz kochać siebie, albo tak jak ja poprzez psychodeliki, albo w innych formach, jeżeli ktoś nie uświadomi sobie, ej, możesz kochać siebie i to nie kliknie w głowie, no to wydaje mi się, że przez długi okres życia można siebie po prostu nie lubić. I to jest coś, co mi się nie podoba w naszym społeczeństwie i co chciałbym zmienić, to jest właśnie to, żeby ludzie bardziej zaakceptowali tą sferę wrażliwości siebie i w ogóle społeczeństwa, człowieczeństwa. Wydaje mi się, że za bardzo żyjemy kierując się tylko i wyłącznie stricte logiką samą w sobie. I nie mam nic przeciwko logice, logika jest spoko, nie? Tylko chodzi mi tutaj o tą oziębłość w kwestii odczuwania emocji i uczuć, akceptacji swojego własnego ciała i tą cyniczną, arogancką niechęć wobec naturalnych impulsów, które ma ciało. Taką nadmierną samokontrolę. Wydaje mi się, że troszeczkę mamy tendencję do przesadzania w tą stronę. No, niektóre osoby mogą mieć tendencję do przesadzania w nadmierną spontaniczność, tak? I mogą być przez to chaotyczne. I tutaj też nie mam nic przeciwko temu. Miejsce w życiu na chaos i spontaniczność i niewinność i zadziewanie się też powinno mieć tutaj miejsce, ale to powinno mieć tutaj miejsce w naszym życiu, ale wydaje mi się, że za dużo tego to też nie jest do końca dobrze. Więc jeżeli cały czas jesteśmy warunkowani, żeby dostosowywać się do norm społecznych, no to nie mam tutaj zbyt wiele miejsca na to, żeby poznać siebie, poczuć siebie, zobaczyć, kim jesteśmy, eksplorować naszą seksualność, nasze uczucia, nasze emocje. Musimy się wszystkiego tego nauczyć sami. I to, co zauważyłem, to jest to, że w tym procesie ekstremalnie ważne jest, aby się nie porównywać do innych ludzi. Aby nie porównywać się do tego, co inni robią, w jakim są miejscu, czy są lepsi lub gorsi od nas, i traktować życie innych ludzi jako jedyny istniejący wyznacznik tego, jak my mamy czuć się sami ze sobą. I ja wiem, że to jest ekstremalnie trudne dla niektórych, szczególnie dla osób wrażliwszych, bo my mamy taką tendencję do odczuwania rzeczywistości zewnętrznej bardziej niż inni ludzie, bo niektórzy mają tak, że jak coś się dzieje na zewnątrz, tak, to takiego powiedzmy emocjonalnego, to powinno kogoś dotknąć czy zaskoczyć, to niektórzy mają tak, że nic nie poczują, tak, że nie czują tak mocno jakichś uczuć czy wrażeń. Aczkolwiek uważam, że po części pewnie każdy człowiek coś czuje, ale tylko każdy inaczej sobie radzi z tymi uczuciami, których doświadcza. I zauważyłem, że to jest troszeczkę taka nie fair gra wobec samego siebie. Jeżeli uważasz, że powinieneś być kimś innym, że powinieneś być jak
inna osoba, że powinieneś być jeszcze lepszy od niej, no to to jest takie zachowanie autoagresywne wobec siebie. Po prostu jesteś agresywny, byś był tutaj, nie w porządku do siebie. I dużo lepszym sposobem, mógłbym powiedzieć, aktem doświadczania siebie jest, gdy odpuszczasz, zostawiasz innych ludzi, żeby żyli sobie swoim własnym życiem, a ty skupiasz się na sobie i na swoim własnym życiu i na tym, co jest właściwe dla ciebie, na eksploracji tego, co jest właściwe dla ciebie. I to uczy ciebie samopomocy, czyli umiejętności pozostawania samemu ze sobą, zadbania o siebie, siedzenia ze sobą w ciszy, w spokoju, w samotności, nie bieganiem za innymi ludźmi, żeby cię pokochali czy zaakceptowali, nie żyjąc w sposób przepraszający za wszystko, co robisz i kim jesteś. Taki, no, jeżeli masz problem z samooceną, to zapewne doświadczałeś czegoś takiego, że chciałeś, żeby inni cię pokochali, zaakceptowali, tak wręcz narzucałeś się innym. Byłeś taki needy, nie? Taki wybrakowany. A co robią inni ludzie? Czują, że coś jest nie tak, że chcesz od nich coś wziąć i stawiają się murem wobec ciebie. Niektórzy, bo niektórzy są tacy otwarci, że ci jeszcze pomogą, że cię pokochają, że cię przytulą, że dadzą coś od siebie. Tak jak na przykład powstała grupa Wszyscy Jesteśmy Świadomością na Facebooku, w której wszyscy razem uczą się, uczymy się tego, żeby siebie kochać, akceptować, wspierać. To jest taki mój osobisty projekt, z którego jestem mega zadowolony, bo nie spodziewałem się, że aż tyle osób będzie zaangażowane w to, żeby być tak otwartymi i się dzielić. No, chyba nawet sam siebie nie doceniam, że jestem w stanie coś takiego zrobić. Stworzyć po prostu przestrzeń na to, żeby grupa się rozwijała przy mnie, a ja razem z nią, bo nie uważam, że jestem jakimś nad człowiekiem w tej kwestii. Jestem po prostu takim samym człowiekiem jak każdy, aczkolwiek mam pewne doświadczenia i pewną mądrość, z którą chcę się dzielić z ludźmi i wydaje mi się, że to jest ważne. To jest ważne. Też w dzieciństwie rozwijałem w sobie ten talent do przemawiania, bo będąc takim, powiedzmy, otyłym dzieciakiem, w pewien sposób, nie chcę powiedzieć, że kompensowałem sobie swoje niskie poczucie wartości poprzez oceny. No ale akurat tak się złożyło, że dobrze się uczyłem w szkole i byłem takim prymusem, więc w pewnym sensie nauczyłem się, jak się uczyć, nauczyłem się, jak też pomagać słabszym, nauczyłem się jak przemawiać do ludzi, bo brałem udział też w różnych konkursach. Przede wszystkim wydaje mi się, że już miałem zbudowany taki pomost, taki background, taki fundament tego, żeby być bardziej odważnym w konfrontacji z sytuacjami, które wywołują we mnie niepokój, niepewność, lęk albo odrzucenie. Bo ja tego doświadczałem przez całe moje dzieciństwo. I mając cały czas z tym styczność, nabrałem takiej już poniekąd odporności, albo przynajmniej silnego przekonania, że jak się z tym nie skonfrontujesz, to się nic nie zmieni w twoim życiu. Że nawet pomimo tego, że się zmieniłem i przerobiłem, to mam to w sobie nadal. A wiadomo, jesteśmy ludźmi i sytuacje nowe, niepewne, nietypowe ciągle nam się zdarzają. Każdemu, bez względu na to, jak bardzo nie byłby uduchowiony, rozwinięty, czy tam przerobiony. I pomimo tylu lat, tak, upływu tego czasu, ja nadal mam to w sobie, czyli taką silną odwagę do tego, żeby stawiać czoła sytuacjom, których się po prostu boję, które mnie gdzieś tam odpychają, czy których się po prostu wstydzę. I to jest kolejna lekcja, jakiej się nauczyłem w swoim własnym życiu, żeby to zaakceptować. Te trudności, te przeciwności, te wszystkie jakieś lęki, zdarzenia, te sytuacje, gdy ktoś cię krytykował, gdy cię odrzucali, gdy cię bili,
gdy na ciebie pluli, gdy mieli cię w dupie. Ja przez to przechodziłem i wiem, że to nie jest fajne, nie jest to komfortowe. To ma silny wpływ na poczucie wartości, bo potem człowiek wychodzi z takiego założenia, to jak mnie tak traktują jak gówno, to może jestem gównem. I to ma... To zostawia taki ślad, nie? Często się mówi, że co cię nie zabije, to cię wzmocni, ale też weźmy pod uwagę, że może cię po prostu uczynić kaleką, nie? I choć uważam, że w całkiem niezły sposób z tego wszystkiego wyszedłem, to nie chciałbym, żeby inne osoby były w takim samym bagnie, bo ja wiem, jak, że to jest niefajne, to nie jest przyjemne. Po prostu po co, nie? Przecież moglibyśmy żyć bez tego. Przecież to nie jest w ogóle potrzebne do naszego rozwoju. Może podzielę się z wami praktycznymi wskazówkami odnośnie do tego, co ja zrobiłem, żeby zaakceptować bardziej swoje własne ciało. Przede wszystkim ja zacząłem się lepiej odżywiać i zacząłem uczyć się o odżywianiu. Zacząłem uczyć się o sporcie, treningu siłowym. Pamiętam zajęcia w podstawówce, gdy biegaliśmy. Był WF, tak? Grało się w nogę, w siatkówkę. Ja nie lubiłem zajęć WF-u. Kompletnie, nie cierpiałem. Nie tylko dlatego, że byłem wybierany jako ostatni, ale też bardzo wstydziłem się swojego własnego ciała i tego, jak byłem odbierany przez innych. Nie lubiłem gier sportowych, siatkówki, koszykówki. Strasznie nie lubiłem. Jedyne, co lubiłem, to piłkę nożną, ale to chyba... Wszyscy lubią piłkę nożną. Zgaduję? Może nie wszyscy lubią piłkę nożną, ale ja akurat lubiłem. I to, co WF mnie nauczył, to jest to, że no, żadna z tych zajęć sportowych w ogóle mnie nie jara, nie? I szukałem sposobu na to, żeby nie tyle zmusić się do jakiejś aktywności fizycznej, ale żeby zacząć się ruszać. I tak trafiłem na różne kanały dotyczące treningu siłowego. Wtedy jeszcze warszawski koks się rozwijał. To był początek warszawskiego koksa w ogóle, gdy ja zacząłem uczyć się o treningu siłowym, bo to był taki okres, kiedy chłopaki przynosili wiedzę z zachodu tutaj do nas, do Polski. Rozwijały się różne kanały na zachodzie. Od tych kanałów zachodnich, jeżeli chodzi o sport, to też troszeczkę znam, bo pamiętam początki w ogóle YouTube'a i kanałów tutaj sportowych. Może ktoś z was kojarzy, bo jeżeli interesuje was rozwój osobisty, to zapewne też interesujecie się sportem. Siłownia do mnie przemówiła. Podnoszenie ciężarów do mnie przemówiło. Okazało się, że jest coś we mnie, co lubi podnosić duży ciężar. Że jak podnoszę to 80 kilo z punktu A do punktu B, i robię to wielokrotnie, to sprawia mi to przyjemność. Dużo większe niż bieganie czy uprawianie innego sportu. Też wiele osób pyta się mnie, dlaczego nie przejdę na kalistenikę. Bo nie lubię kalisteniki. Ja lubię podnosić ciężar, naprawdę. Lubię podnosić ciężar. To mnie jara po prostu. To mi sprawia przyjemność. Ciężar sprawia, że potem czuję się silniejszy. Jestem pewniejszy siebie i lepiej sobie radzę z problemami. Po prostu. Mam bardziej zrównoważone emocje i większy poziom skuteczności w życiu. To też podnosi energię na moim splocie słonecznym. I polubiłem trening siłowy. Zacząłem ćwiczyć 3 razy w tygodniu, 4 razy w tygodniu, 5 razy w tygodniu, 6 razy w tygodniu. Pierwsze moje treningi były dosyć intensywne, za dużo od siebie wymagałem i oczywiście doprowadzałem do przetrenowania, co nie było dobre. Szczególnie, że mam stymulator serca, ale moje ambicje były silniejsze. Ja chciałem być silny, chciałem być zajebisty. Zacząłem ćwiczyć na siłowni. No, z biegiem czasu nauczyłem się, że nie liczy się ciężar, liczy się świadomość ciała, ilość treningów nie ma takiego znaczenia, liczy się intensywność, trzeba robić przerwy, pauzy, pojawiają się kontuzje, jak się źle ćwiczy. Siłownia bardzo dużo mnie nauczyła. Bardzo dużo mnie nauczyła. Przede wszystkim ściągnęła moje ambicje troszeczkę na ziemię, bo utrzymywanie niskiego poziomu tkanki tłuszczowej
dla mnie, dla endomorfika, czyli osoby, która łatwo nabiera tkanki tłuszczowej, jest trudne. Ja muszę się bardzo mocno zmuszać do tego, żeby jeść mało, żeby być bardzo szczupłym. Dlatego szybko sobie uświadomiłem, że utrzymywanie sześciopaka czy bycie super szczupłym nie jest dla mnie. I odpuściłem sobie, przestałem jakby celować w to, że ja muszę być super wysportowany, tak, że moja sylwetka musi być super wysportowana. Aczkolwiek nie wydarzyło się to tak od razu, to trwało trochę czasu. Nawet mógłbym powiedzieć wiele, wiele lat, żeby odpuścić coś, do czego nie jestem predysponowany. Myślę, że niektóre osoby są dużo bardziej predysponowane do tego, żeby mieć atletyczną figurę, czy być kulturystami. Ja nie mam tego kompletnie predyspozycji, więc sobie po prostu odpuściłem. No ale czego nauczyła mnie siłownia? Przede wszystkim tej siły wewnętrznej, tego, że ja mogę mieć moc i mogę mieć power i mogę zapanować nad swoim własnym ciałem, że mogę być zdrowy fizycznie, dobrze się ze sobą czuć przede wszystkim. I to, co nauczyła mnie siłownia, to to, że gdy się ćwiczy na siłowni i faktycznie fizycznie podnosi ten ciężar, to jest takie uczucie, jakbyś przełamywał różne blokady w swojej głowie, jakbyś przełamywał opór, przełamywał siebie, jakbyś stawał się naprawdę silniejszym. Czyli ruch fizyczny ma wpływ na twoją psychikę, naprawdę. Ja zresztą wielokrotnie podkreślałem tutaj na kanale, zacznijcie uprawiać sport. To jest life changing. To zmienia totalnie życie. Z tym, że też nauczyłem się równoważyć siłownię z takimi innymi aktywnościami. Na przykład yoga. Wcześniej stosowałem proste rozciąganie, ale po jakimś czasie stwierdziłem, ej, podnieśmy sobie poprzeczkę, nauczymy się jogi, to będę jeszcze bardziej duchowy, lepiej porozciągany, będzie lepiej po prostu. No i nauczyłem się jogi. Oczywiście z początku z takim nastawieniem, robię jogę, żeby być lepszy, nie? Bardziej duchowy. Z początku godzina jogi, co drugi dzień w tygodniu. Lecimy z tematem. No, po jakimś czasie uświadomiłem sobie, że to nie jest yoga, to jest rzeźnia. Tak się jogi nie robi. Jogę robi się intencjonalnie z taką intencją, żeby pogłębić świadomość ciała i zaakceptować siebie, a niekoniecznie robić to na siłę, żeby zaimponować komukolwiek, nie? Oczywiście jak ktoś z was ma ambicje, żeby być geniuszem jogi, wszystkie pozycje zmasterować, być najlepszym, to proszę bardzo. Ja odkryłem, że ta bazowa ilość postur dla mnie wystarczy i idealnie sprawdza się w moim własnym życiu. Wróćmy do tego ciała. Gdy pracowałem nad sobą, właśnie poprzez różnego rodzaju praktyki rozwoju duchowego, medytacje, no też między innymi poprzez trening siłowy czy jogę, zaobserwowałem, że coś się we mnie zmienia. Moja świadomość ciała zaczyna się pogłębiać. Jestem coraz bardziej świadomy mojego ciała do takiego poziomu, że ja zaczynam odczuwać, że ja jestem moim ciałem. I zacząłem zdawać sobie sprawę, cholera, jak to jest możliwe, że przez całe moje życie żyłem z poczuciem, że jest jakiś odrębny byt w mojej głowie, który jest oddzielny od mojego ciała. Przecież ciało to jestem ja. Przecież to jest ja, to ciało to jestem ja. Nie powinienem traktować go jako coś oddzielnego od siebie. To jest w ogóle schizofrenią, nie? Czajcie ten temat? Wiecie, ile osób tak czuje na co dzień, że są oddzielnym bytem we własnej głowie, nie są ciałem? Przecież większość ludzi dzisiaj żyje w totalnej dysocjacji, czyli takim poczuciu oddzieleniu od ciała. Ja nie mówię tutaj o tym duchowym oddzieleniu, gdy się budzimy i budzi się świadomość i widzimy, nie jestem myślami, nie jestem ciałem. Ja mam na myśli dysocjację, taką nawet przedprzebudzeniową. I to jest, moim zdaniem, no to jest przerażające, nie? Dlaczego? Bo to zmusza nas do większego wysiłku związanego z naszym umysłem, niż w rzeczywistości jest w stanie znieść nasze ciało. Po prostu wykorzystujemy nasze ciało jak maszynę.
Nie? Zresztą wiecie, o co chodzi. To też w różnych systemach tak to działa. Nie chcę się zagłębiać. Wiem, o czym pomyśleliście. Tak myślę. I tutaj przechodzimy do kolejnego punktu. Świadomy styl życia. Czym jest świadomy styl życia? Z mojego punktu widzenia, świadomy styl życia to jest taki styl życia, który umożliwia tobie bycie świadomym siebie i swojego własnego życia. Dla każdego z nas będzie to inny styl życia, bo każdy z nas może mieć inne preferencje żywieniowe, każdy z nas może wybrać sobie inną praktykę duchową, inną praktykę na pracę z ciałem, z emocjami, więc każdy z nas może chcieć czegoś innego i mieć troszeczkę inaczej poukładane życie. Dla mnie świadome życie to jest życie w zgodzie ze sobą, ze swoimi własnymi wartościami. To jest życie, w którym wiesz, co jest dla ciebie dobre, wiesz, co jest dla ciebie złe, potrafisz powiedzieć nie, postawić granice. Po prostu. Żyjesz na swoich własnych warunkach. Podsumowując tą wypowiedź do takiej kluczowej wartości, do takiej kluczowej sentencji, jaką chciałbym wam dać, zadać, powiedzieć. Czy potraficie, czy ty potrafisz żyć poza ograniczeniami, które ci narzucono? Czy potrafisz wyjść z tych ram, z tego pudełka i mieć odwagę, żeby żyć tak, jak chcesz żyć? Bo na pewnym polu może być to trudne. Może masz jakieś negatywne przekonania o sobie, o życiu, o świecie, o ludziach, o swojej przeszłości. Może masz wrażenie, że coś cię ogranicza. Praca, dom, relacje, znajomi, jakaś sytuacja, w której jesteś. Ja wiem, że to nieraz jest trudne, nie? Bo sytuacje w życiu potrafią się mega skomplikować. Jeszcze jeżeli czujesz jakiś lęk albo niepokój, twój umysł ciągle skupia się na jakichś negatywnych kwestiach, miesza ci poczucie percepcji, poczucie bycia sobą, tego, kim jesteś, co jest dla ciebie ważne, spójne, jeżeli jesteś wrażliwy na krytykę, na hejt, na odrzucenie. Jeżeli masz te wszystkie tendencje w sobie, to się pomiesza, wymiesza, nie masz poczucia kierunku, nie wiesz, co jest dla ciebie ważne, nie masz żadnej pasji, jakieś takie różne wahania nastroju się pojawiają, to ja wiem, że to jest wtedy mega trudne. Nawet można mieć wrażenie, że masz jakieś zaburzenie na pograniczu, jak się ciągle zmienia nastrój, nie? Myślę, że po części każdy tego kiedyś w życiu doświadczył. Czy potrafisz wyjść z tego dla siebie, z tego, co było, i zacząć żyć na nowo? Dosłownie, jakbyś przebudował siebie na nowo, zbudował sobie nową markę osobistą, ktoś powie, o, zbudował swoje nowe ego, nie? Czy nie lepiej porzucić swoje własne ego? Po co budować je na nowo? To nie chodzi o to. Chodzi o tą metaforę po prostu, żeby coś zakończyć i intencjonalnie skupić się na czymś nowym. Myślę, że po części nie unikniemy tego typu narracji, że jest ona gdzieś wdrukowana w nasz mózg i człowiek potrzebuje mieć takie poczucie, że po prostu rzeczy, które nie działają, chce od siebie odciąć i może to zrobić i skupić się na tym, co działa, co jest konstruktywne, pozytywne, co go wzmacnia i umacnia i buduje infrastrukturę pod lepszą przyszłość. No jak się czujesz, gdy tego słuchasz? Założę się, że masz w sobie takie poczucie, aha, tak, to jest to. To mnie jara, w tą stronę idę i będzie dobrze i fajnie. Nie? Czujesz to, na pewno to czujesz. Każdy z nas tego czuje. To czuje. I co z tym ciałem, nie? Słuchajcie. Ciało to jesteście wy. Ty jesteś ciałem, ja jestem ciałem. Ciało jest w zasadzie jedno. Zauważyłeś to? Że istnieje jedno ciało? Każdy z nas może mieć poczucie bycia odrębną jednostką w tej rzeczywistości. Ale jak się dobrze przyjrzysz sobie, no to co tu jest tak na dobrą sprawę fundamentem twojego istnienia? Fundamentem tutaj, ziemią. Ty, twoje ciało. Twoja fizyczna, strukturalna materia, której dotykasz i doświadczasz każdego jednego dnia. Więc co tu jest tak na dobrą sprawę ważniejsze od tego? Od doświadczania tego, od studiowania tego. Odbycia tym. Tutaj mamy zawsze związek z linią czasu, nie? Jednocześnie jesteśmy, czyli tu i teraz jest to, co jest, ale coś się będzie wydarzać. Czyli kimś się stajemy. Jednocześnie kimś byliśmy. No ale tak czy siak, to jest właśnie to. To ciało. Ten wehikuł, który sprowadził cię na ziemię, zmaterializował się magicznie. Jesteś.
Zrób coś z tym. Zrób z tego jakiś użytek dla siebie. Przynajmniej taki wniosek z tego przychodzi, nie? Nie mówię tego, żeby was cisnąć czy coś, nie? Mówię tutaj taki kosmiczny przekaz, jaki się tutaj na to wszystko nasuwa. Bo coś i tak z tym życiem zrobić musimy, nie? Odkrycie. No to zróbmy coś fajnego. I tak na samym końcu. Tutaj. Wszystko jest w tobie. Serce, głowa, ciało, tutaj. Zaopiekuj się tym. Zadbaj o to. To jest jedyne ciało, jakie masz. Przynajmniej w tym życiu. Nie wiem, jak będzie później. Wydaje mi się, że po części nikt tego nie wie. Dlatego daję ci do ręki to zrozumienie, te wnioski, do których ja doszedłem. Mam nadzieję, że ci pomogą i wniosą wartość do twojego życia, pokazując nowe drogi, nowe ścieżki, nowe sposoby rozumienia ciebie. Ja na imię Damiano, dzięki serdeczne za waszą uwagę. Jeśli wam się podobało, zostawcie dla mnie łapki w górę i piszcie pozytywne przemyślunki, to co przyszło wam do głowy. Jeżeli chcecie wesprzeć projekt, możecie to zrobić poprzez Patronite'a, PayPala. Niedawno wydarzyła się taka sytuacja, że platforma kuwi.pl, czy to jest platforma, na której udostępniam swój kurs pewności siebie, chce zamknąć działalność, więc cała platforma zostanie zamknięta. Z racji tego, że ten kurs sprzedaje już od 5 lat i on ma już troszeczkę lat, że tak powiem, no 5 lat jeden kurs, nie? To stwierdziłem, że nie będę go przenosił na inną platformę, że w momencie, jak ta platforma umrze, to ten kurs nie będzie już dostępny do zakupu, więc on jest jeszcze dostępny przez miesiąc i później go już nie będzie. Więc tak. Wow, 5 lat, słuchajcie. 5 lat minęło, odkąd nagrałem swój własny pierwszy kurs. Kurs pewności siebie. Nieraz jak wracam do jego lekcji, do tego, co tam nagrałem, to śmiać mi się chce, bo ja wtedy jeszcze miałem taki luzacki styl. Dużo rzeczy nie wiedziałem, trochę improwizowałem. Ale mimo wszystko cała wiedza i wartość rozwoju osobistego została tam zachowana. I do tej pory nie dostałem ani jednej negatywnej opinii na temat tego kursu. Wszystkie były pozytywne. Jestem wdzięczny wam za wasze wsparcie, bo to wy kupowaliście ten kurs, korzystaliście z niego i dawaliście mi pozytywne opinie, także dzięki wielkie. Jeżeli chcecie kupić któryś z moich kursów, reszta jest dostępna na Udemy, a jeżeli chcecie przyjść i popracować ze mną, to zapraszam na konsultację. Przypominam też o grupie na Facebooku Wszyscy Jesteśmy Świadomością. Dzięki jeszcze raz za waszą uwagę i widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego. Elo. Buźka.